Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu zatwierdziła wniosek uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, przyznając Order Uśmiechu honorowemu obywatelowi miasta Jasła, profesorowi doktorowi habilitowanemu Karolowi Myśliwcowi. Uroczysta gala odbyła się początkiem listopada bieżącego roku. Warto przypomnieć, że w latach 2017-2018 członkowie klasy tejże szkoły realizowali pod kierunkiem ówczesnej wychowawczyni Elżbiety Konopki projekt badawczo-naukowy Jasielska Liga Naukowa z Lotosem. W wyniku działań ligowych powstał dodatkowy innowacyjny projekt, znany i szanowany, jak w pamięci najmłodszych Jaślan zapisać wybitną postać honorowego obywatela miasta Jasła. W wyniku tychże prac projektowych powstał wniosek uczniów, by nadać ten zaszczytny tytuł właśnie Karolowi Myśliwcowi. Wniosek ten został zatwierdzony przez Kapitułę Orderu Uśmiechu na posiedzeniu 30 kwietnia bieżącego roku. I oto dzisiaj spełnia się największe marzenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, a w szczególności marzenie uczniów klasy 8D, którzy przebyli piękną i długą, bo ponad 4,5-letnią drogę, aby ich marzenie mogło się dzisiaj spełnić. Jakie Pan ma marzenia, ale takie do spełnienia? Czy lubi Pan swoją pracę? A jakie książki jeszcze pisze? Co znaczą hieroglify? Gdzie spotkać faraona? Tyle jeszcze pytań, emocji i wrażeń, a Pan profesor z uśmiechem Egipt nam pokaże. Ten wiersz, napisany w 2018 roku przez nas, wówczas uczniów klasy trzeciej, kiedy uczestniczyliśmy w ważnym projekcie badawczo-naukowym jako młodzi reporterzy Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, zainspirował naszą klasę do opracowania odrębnego projektu innowacyjnego, czego wynikiem jest prezentowany dzisiaj album Znany i Szanowany. Jak w pamięci najmłodszych Jaślan zapisać wybitną postać honorowego obywatela miasta Jasła. Dla nas dzieci, a teraz młodzieży, największym zaszczytem było spotkać i poznać osobiście pana profesora Karola Myśliwca. To urodzony w naszym mieście i nadal związany z miejscem swojego dzieciństwa, znany w świecie archeolog, wybitny badacz i odkrywca kultury starożytnego Egiptu. Nasz i album skierowany do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu w Warszawie jest dowodem najwyższego uznania dla osobistości pana profesora, przede wszystkim jako niezwykle miłego człowieka, przyjaciela dzieci, ale też pragniemy wyróżnić, docenić i nagrodzić znakomitego Jaślanina za wybitną pracę i odkrycie naukowe, które rozsławiają naszą małą i wielką ojczyznę na całym świecie. Naszym największym marzeniem jest, aby w naszej pamięci pan profesor zapisał się jako kawaler Orderu Uśmiechu. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy dziś przedstawić dostojnego gościa jako najlepszego z najlepszych. Jaki jest nasz pan profesor? Wybitny! Jest taki Order, jedyny na świecie, który otrzyma się.
nie tyle później. Bo nieprawdą jest, że kawalerowi według śmiechu to tak się budzi i zasypia z uśmiechem na ustach. Bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale niewątpliwie jego praca, jego działanie, jego serdeczność wpływa na to, żeby dzieci mogły być uśmiechnięte. Kapituła, którą tworzą przedstawiciele 29 państw, to są osoby, które są skoncentrowane na tym, żeby wsłuchać się w dziecięcy głos. Żeby z tych wniosków wybrać to, co najbardziej dziecięce. To, co najbardziej szczere i to, co najbardziej przekonujące. I tak też to było tym razem. Więc pozwolicie Państwo, że przejdziemy do ceremonii dekoracji orderu Śmierci. Profesor Karol Myśliwiec to światowej sławy egiptolog. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk od 2013 roku i dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych w latach 2011-2015. Order Uśmiechu wręczył laureatowi dr Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pasujecie na kawalera Orderu Uśmiechu i żądam, byś na przekór wichrom i burzom był zawsze pogodny i radość dzieciom przynosi. Czy przyrzekasz? Przyrzekam, że będę przynosił. Zgodnie z obowiązującą procedurą, profesor musiał wypić sok ze świeżo wyciśniętych kwaśnych cytryn, a następnie się uśmiechnąć. Dlaczego ten order jest tak ważny? Dlatego, że wypływa z potrzeby serca, z pragnień i marzeń dzieci, które, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, widziały w profesorze swojego idola i którego śladem wiele z nich podąży, mówiła profesor doktor habilitowana Teodozja Żołuska, dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie, która wygłosiła okolicznościową laudację. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że jest to order nadawany od kilkudziesięciu lat, który ma bardzo wielu kawalerów i dam orderu. I zajrzałam, pozwoliłam sobie zajrzeć do Wikipedii, żeby się przekonać, kto ten order otrzymał. I muszę powiedzieć, że oczywiście jest mnóstwo sław. Są aktorzy, piosenkarze, są artyści, pisarze, ale nie ma jeszcze kategorii naukowiec. I wygląda na to, że pan profesor będzie pierwszym naukowcem. Tutaj już kiwa głową, nie, że już są, no to będzie jednym z pierwszych na pewno naukowców, którzy ten order otrzymali. Proszę Państwa, dlaczego dzieci wystąpiły, to tutaj do starszyzny, do starszych Państwa pozwolę skierować swoje słowa, dlaczego ten order? Dlatego, że od samego początku pan profesor zawsze stawiał na popularyzację, zwłaszcza bardzo szeroką, skierowaną również do dzieci. Od wielu, wielu lat prowadził wykłady dla dzieci na szkołach, przedszkolach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, w Australii, we Francji, w Niemczech, w Austrii. Pan profesor włada wieloma językami, bardzo płynnie i może w tych językach prowadzić wykłady. Występował w telewizji, występował w radiu, bardzo często prowadził pogadanki, które nie mam najmniejszej wątpliwości, że zachęciły młodych ludzi do tego, żeby studiować archeologię i podążać jego śladami. W imieniu mieszkańców Jasła serdeczne gratulacje kawalerowi Orderu Uśmiechu złożył Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. Dziś mamy ogromną przyjemność uczestniczyć w nadaniu Orderu Uśmiechu panu profesorowi, naszemu mieszkańcowi, który zawsze gdziekolwiek przebywa, z dumą podkreśla, że jest jaślaninem. Tutaj można by powiedzieć, że wiele osób twierdzi, że Jasło ma to swoje niezwykłe genius loci, a więc ducha miejsca. Bo takim właśnie charakterystycznym wyróżnikiem naszego miasta są jego mieszkańcy. Ci, którzy z tego miasta pochodzą, ale ci, którzy również w nim mieszkają. Pani profesor w swojej laudacji starała się rozważać, jak ważny jest ten order. Na pewno jest najbardziej uśmiechnięty, na pewno jest słoneczny, a pewnie gdyby pan profesor rozpróbował, to jest także słodki, ale może nie w tej chwili. Co było przyczyną tego wspaniałego wniosku naszej młodzieży? To program, który miasto realizuje od lat, ale też dzięki współpracy z grupą LOTOS, pana prezesa mamy tutaj na sali, do którego kieruję swoje podziękowania, realizowaliśmy program Liga Naukowa z LOTOS-em.
dzięki temu ten projekt badawczo-naukowy mógł doprowadzić do tego, że mamy wśród nas osobę, która do tej pory szczyciła się wieloma tytułami. Tytułami naukowymi, tytułem honorowego obywatela miasta Jasła, ale od dzisiaj także tytułem kawalera Orderu Uśmiechu. Serdecznie gratuluję panie profesorze, a z okazji dzisiejszego pańskiego święta serdecznie życzę dużo, dużo zdrowia. Dużo zdrowia, aby oprócz tego, aby być dumnym z bycia jasianinem, mógł pan być także dumny z tego, że jest pan kawalerem Orderu Uśmiechu. Wszystkiego dobrego. Order Uśmiechu jest jednym z elementów realizacji testamentu Janusza Korczaka, który dzieciom poświęcił całe swoje życie. Odznaczenie jest szczególną formą oceny dorosłych, której dokonują wyłącznie dzieci. Jego historia sięga lat 60. ubiegłego stulecia. Szczęśliwym posiadaczem legitymacji numer 1 został profesor dr Wiktor Dega, światowej sławy chirurg, ortopeda z Poznania. Niepotrzebna jest szminka, gdy uśmiechnięta minka. Także płeć brzydką zwana, lepiej jest postrzegana. Mężczyzna uśmiechnięty bywa cieplej przyjęty. Kończąc, panie, panowie, jeśli uśmiech to zdrowie, obdarzają mu wszędzie, a chorych nie ubędzie. Otóż czego ja chcę? Chcę zrobić tutaj mini egzegezę słowa uśmiech. Dla mnie uśmiech jest symbolem szczęścia. A kiedy się zastanawiam, albo usiłuję komuś odpowiedzieć na pytanie, czy ty jesteś szczęśliwy, wtedy natychmiast w swojej pamięci przewijam taśmę zatytułowaną Moje życie i zawsze dochodzę do tego samego wniosku, że najszczęśliwsze lata mojego życia to było 18 pierwszych lat spędzonych w Jaśle. Chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że widzę, że wśród nauczycieli dzisiaj ten trend przyzwyczajania uczniów do samodzielności i do oryginalności się utrzymuje, a nawet będę odradzał. I tutaj muszę wymienić w tym szeregu, który już zaproponowałem, panią Elżbietę Konopka, tak, która nie dość, że zainspirowała dzieci swojej klasy. Wtedy to była klasa trzecia, a w tej chwili jest klasa ósma. Nie dość, że zainspirowała. Ona tylko pomagała dzieciom w sporządzeniu wniosku o moje przyznanie ich orderu. To mi tak zaimponowało, ale w momencie, kiedy pani Elżbieta powiedziała to na jakimś spotkaniu z dziećmi, ja się roześmiałem, powiedziałem, bardzo wam jestem za to wdzięczny, a tylko sobie nie wyobrażajcie, że ja kiedykolwiek dostanę ten order. Proszę pani, nie mam słów przede wszystkim. Jest mi bardzo trudno skupić się na tyle, żeby wyrazić to, co czuję. Ta impreza, pomijając już samą nagrodę, która jest wielkim problemem, ale ta impreza zawierała tyle elementów, które są mi bliskie, poczynając od znajomych czy przyjaciół, którzy zebrali tutaj się w niezwykłej ilości, prawie tak samo jak na cmentarzu we Wszystkich Świętych. To jest pierwsze. Po drugie, te występy dzieci wspaniałe, fantastyczne. Ja jestem zupełnie zaszokowany. Przyszłość Jasła jako polskiej stolicy piosenki jest zapewniona, myślę. Podziwiam pracę nauczycieli tutejszych, profesorów, którzy właśnie wbrew niektórym obowiązującym obecnie trendom uczą dzieci indywidualizmu i odchodzenia od schematów. To w ten sposób ludzkość się rozwija, a nie powtarzając wiecznie jedno i to samo. Naprawdę bardziej mnie wzruszyło to, co zobaczyłem dookoła mnie, niż to, co sam dostałem od wszystkich. Tańczy nowy dzień. Puste okno w głowie.
Dzień, w którym wręczono profesorowi Order Uśmiechu, zbiegł się z jego urodzinami. Stąd też wszyscy uczestniczący w ceremonii odśpiewali jubilatowi 100 lat. Nie obyło się też bez ogromnego tortu urodzinowego. Profesor Myśliwiec z dumą podkreślał, że jest pierwszym na świecie egiptologiem, który otrzymał ten zaszczytny order.